Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, Tomasz Jaskuła w swoim kolejnym wideoblogu. Chciałbym skupić się na czterech bardzo istotnych sprawach. Pierwsza sprawa to oczywiście wybory, druga sprawa to zachęta do działania w klubie republikańskim z bardzo konkretnymi projektami, trzecia to moje zaproszenie na TEDx, czwarta wreszcie to dalsza przyszłość wideoblogu. No i cofnijmy się szybciutko do pierwszej mojej propozycji, wybory. Wybory, szanowni państwo, to co się dzieje, obserwuje każdy z nas. Widzicie państwo, co dzieje się w kraju. Po tygodniu usłyszeliśmy, jakie są wyniki. Jeszcze raz dziękuję swoim wyborcom i wyborcom z naszej listy. Chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo dobry wynik. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że w piątek, niespełna tydzień temu, przeprowadzona została manifestacja kilku struktur, między innymi Niezależni, Republikanie. Najliczniej stawił się nam Ruch Narodowy z Młodzieżą Wszechpolską, za co bardzo dziękuję narodowcom, w ramach protestu przeciwko, w naszym przekonaniu, skandalicznemu przeprowadzeniu wyborów w Polsce. My do dzisiaj nie jesteśmy pewni, czy te wybory zostały przeprowadzone zgodnie z prawem. Oczywiście możemy stosować protesty wyborcze, ale proszę też nie mieć wątpliwości, w wielu wypadkach nigdy nie dowiemy się, jaka jest prawda, dlatego uważam, że należało spróbować przynajmniej w jakiś sposób się oczyścić. I to jest ta pierwsza sprawa, chociaż z niej wypływa również następna, ale nie druga. 30 listopada idziemy głosować, a w związku z tym zachęcam wszystkich, którzy mieszkają w Częstochowie, żeby głosowali na kandydata apartyjnego, związanego z Komitetem Prawa i Sprawiedliwości, Artura Warzocha. Oczywiście sam też złożę głos na tego kandydata. Powodów jest mnóstwo, można je dowolnie przytaczać przez ostatnie 4 lata. Ten, kto będzie głosował za prezydenturą Matyjaszczyka, musi być pewny, że odpowiedzialności tego, że miasto się zadłużyło, tego, że tak naprawdę jesteśmy w jakiejś dziwnej strukturze powiązań, bardzo niebezpiecznych dla miasta, które z mojego punktu widzenia są nieetyczne. Widać to bardzo wyraźnie po zatrudnieniu pani Eweliny Balt, po zatrudnieniu pana Michała Zawady, pana Lewandowskiego. To są jakieś takie nieetyczne bądź na pograniczu prawa działania, które dla mnie są niezrozumiałe. Dlatego głosujcie państwo na Artura Warzochę. Ten komunikat zbyt długi być może jest, ale warto go złożyć. Drugą ważną sprawą, którą chciałbym państwu przedstawić, to jest zaproszenie. Klub Republikański Częstochowa działa online, ale nie tylko. Zapraszamy wszystkich, kto chciałby uczestniczyć w działaniach naszego klubu, a można to robić online w ten sposób, że można uczestniczyć w naszych zebraniach online, siedząc przed komputerem, ale jednocześnie można pracować dla naszego klubu online w konkretnych kilku projektach i może powiem o dwóch, trzech takich projektach. Pierwszy projekt to jest projekt ogólnopolski robiony przez Klub Republikański z Pawłem Kukizem, za to, że możemy robić w ogóle ten projekt z Pawłem Kukizem. Pawłowi serdecznie dziękuję. Robimy wielki projekt JOWOSKI. Zobaczycie państwo, jest to ogólnopolski projekt. Chcemy ruszyć wszystkie samorządy na wojnę z brakiem JOW-ów i zobaczycie państwo, jak to zrobimy. Oczywiście do tego potrzeba sporo ludzi, no jakichś 30-40 wolontariuszy, żebyśmy szybko mogli operować. No, niestety brakuje nam jeszcze kilku, więc zachęcam państwa do tego, żebyście jednak zgłaszali się pod tym filmem, ale i również na mojej ścianie na Facebooku jest wiele linków dotyczących takiego arkusza, który państwo możecie w Google wypełnić. Jest to arkusz, który zostawia nam dane, pozwala nam się z państwem skontaktować. A więc JOW-y, projekt JOW-ów. Następnym świetnym projektem, który robi Klub Republikański, do tego potrzeba bardzo dużo ludzi. Jest tak zwana mapa potrzeb. Będziemy robić potrzeby w całym mieście Częstochowa, a później bardzo szeroko. Jest to projekt bardzo skomplikowany. Będziemy poznawać potrzeby ludzi, w sensie potrzeb od bezpieczeństwa po infrastrukturę, kulturę i tak dalej.
w konkretnych miejscach. My stworzymy z tego wielką mapę, spróbujemy to wykosztorysować. Chcemy po prostu pomóc samorządom, jakby w pełni profesjonalnie podejść do pomocy samorządowi. Oczywiście jest wiele pomysłów, jak to zrobić, no ale takie trzy filary, ten projekt jest już rozpisany w zasadzie. Następnym projektem jest projekt Żołnierze Wyklęci, który mam nadzieję sfinalizujemy 1 marca, kolejny dzień pamięci żołnierzy, którzy zostali wymazani z naszej pamięci. Natomiast oczywiście nie wymazuje się z pamięci zbrodniarzy komunistycznych, którzy do dzisiaj jeszcze żyją i wtedy mordowali ludzi. No więc my chcemy uczcić przede wszystkim znowu ogólnopolski projekt Żołnierzy Wyklętych, bardzo, bardzo tym razem kosztochłonny w sensie finansowym. No może nie aż tak bardzo, ale będzie rewolucyjny w skali Polski. Projekt już kończy swoje pisanie, rozpisanie i kosztorysowanie. No mamy nadzieję, że się uda. Tym bardziej, że zostało niewiele czasu. O czwartym projekcie, bardzo trudnym, nie chciałbym mówić. On będzie tworzył relatywnie dobre narzędzie kontroli nad wszystkimi radami gmin i powiatów w okręgu, czy tam w pięciu powiatach: kłobuckim, myszkowskim, lublinieckim, częstochowskim i w powiecie Częstochowa. Tu chodzi o to, żeby wszystkich samorządowców wspierać, ale przede wszystkim kontrolować również burmistrzów, wójtów, prezydentów. To narzędzie będzie bardzo obiektywne. Nie pozwolimy na żadne gwinty. Od tego momentu Klub Republikański, struktura niezależnych również, która też funkcjonuje, będzie się przyglądać pracy. To bardzo, bardzo skomplikowane przedsięwzięcie. No i po prostu potrzebujemy pomocy, waszej pomocy. Szanowni Państwo, i to jest druga sprawa, o której chciałem powiedzieć. Trzecim problemem, nad którym chciałbym się skupić, jest coś dla mnie wyjątkowego. Nieopatrznie, pewnie przez pomyłkę, ale dostałem zaproszenie z Sosnowca do uczestnictwa jako prelegent w słynnym cyklu TEDx. No muszę powiedzieć, że znaczy tak, no jestem oczywiście strasznie dumny, bo chyba nie muszę mówić, czym jest TEDx, zwłaszcza dla ludzi, którzy czują, że rozwój leży przede wszystkim w nowoczesnych technologiach. TEDx oczywiście jest, no, znaleźć się jako prelegent na TEDxie, nawet jeśli on jest skromny i początkujący, to jest to ogromny zaszczyt i tym wszystkim, którzy mi to zaproponowali, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie zawiodę. Ten TEDx odbywa się w Sosnowcu o godzinie 12. Warto być na TEDxie w Sosnowcu. No i ostatnia sprawa, co w zasadzie z moim blogiem? Oczywiście ja chciałbym się z Państwem w ten sposób komunikować i spotykać. Ten blog działa nie tylko od wyborów. On bardzo nieregularnie się znacznie wcześniej ukazywał. Ale jednak chciałbym Państwu zaproponować pewnego rodzaju zadanie. To znaczy, chciałbym zaproponować, żeby ten blog nie był tylko blogiem komentującym, ale również trochę uczącym. To znaczy, ja jestem dydaktykiem i to jest dla mnie, to jest mój podstawowy zawód. Ja wiem, że słowo nauczyciel jest wyświechtane, zwłaszcza dla tych, którzy mają bardzo często kompleksy z tym związane, ale jestem dydaktykiem i ja przede wszystkim uczę i pomyślałem sobie, że jeśli miałbym i chciałbym Państwa nie tyle czegoś gdzieś nauczyć, ale zaproponować pewnego rodzaju fajną wycieczkę intelektualną, która może pomóc Państwu przede wszystkim w Państwa czasami takich bezpośrednich relacjach z władzą, czasami w otoczeniu zupełnie niezależnym od władzy, to jest to, Szanowni Państwo, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. I tego dokumentu, tego aktu normatywnego chciałbym nie tyleż nauczyć, ile starać się Państwa zachęcić i krok po kroku wytłumaczyć, co w tym dokumencie się znajduje. A krok po kroku, to znaczy chciałbym pokazać główne zasady, co jest związane z tą konstytucją i wytłumaczyć niemalże każdy przepis, który znajduje się w tej konstytucji, tłumacząc nie tylko funkcjonowanie państwa, ale również prawa i obowiązki, a przede wszystkim prawa, które przysługują obywatelowi. Dlaczego?
dlatego że to jest najwyższy hierarchicznie akt w Rzeczpospolitej Polskiej, a poza tym przypominam, że konstytucję stosujemy bezpośrednio, chyba że inaczej stanowi ustawa. To oznacza, że mamy konkretny i bardzo ważny argument w dłoni. Najważniejszy instrument, który państwo prawa, wprawdzie Polska nie jest państwem prawa, ale mimo wszystko chcielibyśmy, żeby ona była, to jest najważniejszy instrument, który został nam dany. Przy całej swojej niedoskonałości, bo ta konstytucja oczywiście ma pełno niedoskonałości, między innymi brak jednomandatowych okręgów wyborczych i całości wyborów większościowych. Niemniej jednak warto się jej przyjrzeć, warto ją poznać. I chciałbym Państwu zaproponować taką wycieczkę przez całą konstytucję. Kolejnych pewnie 15 moich wideoblogów, oprócz normalnych komentarzy, które będą wyraźnie oddzielone, będą to odrębne odcinki. Będą odrębne odcinki również poświęcone konstytucji. One będą numerowane, będą na przykład artykuły od 1 do i tak dalej, i tak dalej. I będziecie Państwo mogli jakby zobaczyć tekst i zrozumieć, co w tym podstawowym tekście dla każdego Polaka jest. Oczywiście nie mam wątpliwości, że konstytucja powinna być zmieniona, natomiast póki co ona jest i ta, no zwłaszcza katalog praw człowieka, raczej się nie zmieni, on będzie, jeśli już, to poszerzony. W związku z tym przynajmniej musimy poznać to, co jest w danym dokumencie dla nas bardzo istotne. Dlaczego zachęcam? Zachęcam dlatego, że to jest jednak podstawowy dokument, no i powinniśmy go znać wszyscy. Dlatego reasumując, pierwsza ważna sprawa to wybory w dwóch aspektach. Wybory się już zakończyły, było pełno aspektów niezbyt dobrych. Zachęcam do głosowania na pana Artura Warzochę i na każdego apartyjnego kandydata, który pojawia nam się w okolicy. Oczywiście projekty Klubu Republikańskiego, to jest druga nasza rzecz. TEDx, który, no, jak się okazuje, zlitował się na wniosku i zaprosił go jako prelegenta, dlatego że no, trudno uznać, że z powodu jakiejkolwiek wiedzy bądź elokwencji Jaskuła kiedykolwiek byłby zaproszony do TEDxu. No i wreszcie konstytucja. Chciałbym jeszcze powiedzieć na końcu, że lista niezależnych w całości poparła pana Artura Warzochę, ale podjęła również decyzję bardzo cenną, że przekształci się w stowarzyszenie, że będzie działać, będzie wspierać inicjatywę niezależnych apartyjnych kandydatów w naszych okolicach, no i będzie skupiać takich ludzi, którzy chcieliby poza partiami realizować swoje preferencje i swoje pasje społecznikowskie, nawet i polityczne. To bardzo cenne, bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam 30 listopada na wybory. Tomasz Jaskuła, kłaniam się. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie głosy, które na mnie Państwo i na całą listę przeznaczyliście. To jest wielkie zobowiązanie. Proszę nie mieć wątpliwości. Państwo być może opacznie mnie zrozumieliście w sprawie rezygnacji mandatu. Proszę nie mieć wątpliwości. My walczymy do samego końca i tak będzie w tym wypadku. Zachęcam Państwa, pamiętajcie Państwo, że za rok ważniejsza jeszcze batalia, później kolejne. No, musimy walczyć o Polskę sprawiedliwą, wolną, a sprawiedliwa Polska to Polska wolna, wolności gospodarczej, jak najmniejszych podatków, jak najmniejszego burdelu biurokratycznego oczywiście, czyli Polska dla wszystkich, którzy chcą tutaj mieszkać w normalnych warunkach, jak przystało na europejskie państwo, czyli nie Polska dla krętaczy. Uśmiecham się do Państwa, no i oczywiście przy 14 minutach należy powiedzieć pas zdecydowanie. Dobrej nocy życzę, bardzo dziękuję, do zobaczenia. Hej.